Dzięki pomocy władz Wałbrzycha Fundacja im. Jana de Gaulle'a jest coraz bliżej otwarcia dużego zakładu aktywności zawodowej. Tym samym kończą się problemy formalne w Urzędzie Marszałkowskim, z którymi fundacja walczyła już od ponad roku. Przypomnijmy, Fundacja im. de Gaulle'a planowała otworzyć zakład aktywności zawodowej w pomieszczeniach byłego PEDET-u w Wałbrzychu. Urząd Marszałkowski nie chciał uznać nieruchomości użyczonej fundacji jako wkładu własnego. Kiedy cały projekt z powodu opóźnień stanął pod znakiem zapytania, pomocną dłoń do fundacji wyciągnęła gmina Wałbrzych. Podjęliśmy wspólnie z panem prezesem decyzję, że to my przejmujemy rolę współdecydującą w realizacji tego projektu. Projekt dotyczy stworzenia miejsca zakładu aktywności zawodowej dla kilkudziesięciu niepełnosprawnych. Pan prezes to przybliży. W wyniku tego podjęliśmy decyzję o wytypowaniu lokali czy też nieruchomości, które byłyby, mogły się nadawać do tej aktywności, i po przeprowadzonej wizji na miejscu przez przedstawicieli fundacji oraz przez pracowników Urzędu Miejskiego została wybrana nieruchomość przy ulicy 1 Maja 112. Po protestach niepełnosprawnych osób przed Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim i przystąpieniu gminy Wałbrzych do projektu, Zarząd Województwa udzielił warunkowej zgody na podpisanie umowy o dofinansowaniu Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 2 milionów złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Użyczenie nieruchomości przez gminę Wałbrzych wiąże się też z innymi korzyściami. Nie musimy, tak jak przy pierwotnej lokalizacji, zakupywać co roku gwarancji ubezpieczeniowej, a to są oszczędności rocznie około 80 tysięcy złotych dla organizatora, czyli dla fundacji. Poza tym budynek będzie też stanowił zabezpieczenie pod dotację z PFRON-u, co też jest bardzo ważne. I więc też prezydent nam w tym zakresie bezpośrednio pomógł, przekazując ten obiekt. Tak jak pan prezydent wspomniał, miasto też pomaga nam w zakresie tak naprawdę finansowym w tym momencie, ponieważ na pierwotny projekt fundacja straciła wszystkie oszczędności i nie stać już nas było na dokumentację na przykład projektową, budowlaną, i te środki znalazł prezydent w budżecie gminy i projektant już szybko pracuje nad tym, żeby w przyszłości ten budynek był dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W zakładzie pracę znajdzie 65 osób niepełnosprawnych oraz dodatkowe 15 na stanowiskach administracyjnych. Docelowo liczba zatrudnionych w przyszłym roku może wzrosnąć do 130. Niepełnosprawni będą obsługiwać działy, call center oraz e-księgowości w Agencji Ubezpieczeniowej i Internetowej Agencji Reklamowej. Po pracy bezpłatnie przez 2 godziny będą mogli korzystać z urządzeń do rehabilitacji.